Astfel wystąpili Michał Lip, Magda Lichner, Kasper Kilarski i Filip Mierzwa w spektaklu Falus Falutatum et Omnia Falutas. Jeszcze raz wielkie dziękuję. Pierwsze pytanie jednak do reżysera. Cześć, jeszcze się nie przedstawiliśmy. Dzisiejszą konferencję poprowadzą dla Państwa Adam Bana i Jakub Rajwa. Członkowie grupy. Pierwsze pytanie. Karolu, kiedy wczoraj napisałeś do mnie odnośnie mojej dzisiejszej roli, zrobiłem sobie taki mały research. Oczywiście miałem takie żargonowe pojęcie na temat słowa falus, co on może oznaczać. Jednak jak podaje Wikipedia, jest to środkowy narząd kopulacyjny niektórych stawonogów, głównie owadów. Gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego tytuł zawiera to słowo i różne jego wariacje i czy właściwie to coś w ogóle oznacza? Michał? Ja osobiście zaproponowałem tytuł. Chyba każdy może się domyślić, z czego jest przekształcenie. I no... Nie, w wolnym tłumaczeniu każdy sam sobie może dopowiedzieć, no, tak. Natomiast nieprzetłumaczone chyba przekazuje nawet więcej, jeżeli byśmy to... Nie chcę tutaj za dużo się rozwodzić na tym, ale myślę, że każdy czuje, o co chodzi. Ale rzeczywiście jest to narząd populacyjny, bardzo dobrze sprawdziłeś. Dobra, drugie pytanko. Zauważyliśmy z Jakubem, kiedy tu wchodziliśmy, kartki z rezerwacjami. One były napisane na maturach. Dlaczego? I jeszcze zanim, to moja kartka jest nie na maturze, tylko jest na zwykłej kartce i są pozamieniane litery w moim imieniu. Tak, i tam z tyłu masz imiona, ale to musisz się domyślić, o co chodzi. Okay. Niektóre osoby mają spersonalizowane kartki, to są zagadki dla nich. Natomiast większość osób to były rezerwacje imienne na... Może nie będę tytułem do was mówił, co? To były rezerwacje imienne dla was na arkuszach maturalnych. Ja myślę, że to mówi samo przez się i chyba nie muszę tego tłumaczyć. Jest to... Chyba byś nie było to. Søren Kierkegaard. To nazwisko tego pisarza padło wielokrotnie w spektaklu. Filozofa i pisarza. Dlatego domyślam się, że czerpałeś inspirację z jego dzieł, pisząc scenariusz, gdybyś mógł przytoczyć jakieś tytuły. Może to nie jest jednak prawda i on tam był tylko przypadkowo. Nie był zdecydowanie przypadkowo, ale nie chcę tutaj za dużo mówić, ponieważ drugi spektakl i druga sztuka to jest wasza chęć zgłębienia tego. Jeżeli pewne części były dla was niedostępne, niezrozumiałe, bo nie wszyscy spotkali się w swoim życiu z Sørenem Kierkegaardem. Nie wszyscy. Myślę, że można w skrócie powiedzieć, że on był jednym z filozofów, którzy zaproponowali pewne stanowisko do absurdu życia. Bo jest takie pojęcie jak absurd filozofii i więcej nie powiem. Niech tutaj zapadnie cisza. Ci, którzy są zainteresowani, niech to zgłębią. Dobra, jedziemy dalej. Następne pytanie, może bardziej już takie spełniające oczekiwania widzów, jeśli chodzi o pytania. Takie bardzo proste. Skąd ta wielka mądrość i wyraźnie dająca się do znaki inteligencja, argumentacja tych wszystkich poglądów u, kolokwialnie mówiąc, Meneli? Bo to są menele nie dosłowni, tylko w pewnej, wiesz, filozoficznej warstwie, nie? Oni... Tak, dokładnie. Gdybyś jeszcze mógł w dwóch słowach tłumaczyć, co oznacza termin zakład Pascala, żeby nie było żadnych niejasności. No. Dwóch słowa. Były cztery kwestie, nie? Powiedzmy sobie, na czym polega. Tak, właśnie dlatego chciałem, żebyście to streścili tak esencję. Zakład Pascala to jest zastosowany przez Pascala eksperyment, który polega na tym. Odrzućmy całkowicie wiarę, odrzućmy całkowicie
przekonania własne i skupię się tylko na racjonalności. No i zrobił sobie taką grę. Bóg jest, Boga nie ma. Wierzysz, nie wierzysz. I zrobił krzyżówkę. Co jest w jakim wyniku? I potem podliczył. Bardzo prosto jest to sprawdzić, że jeśli się nie wierzy, to się ma tak jakby, kolokwialnie mówiąc, średnio gorszy wynik niż jak Bóg jest. Że lepiej jest zaufać, uwierzyć w Boga i to ogólnie doprowadza matematycznie do lepszego rozwiązania. Natomiast powiedzieliśmy, dlaczego uważamy, że to jest jednak wadliwy argument. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, kim tak właściwie jest Filip. Bo on był podany jako kalecha, ale później zawiało taką grozą, taką wątpliwością w niektórych momentach. Chciałem się zapytać, czy to na pewno był tylko i wyłącznie ksiądz? Nie, to w żadnym wypadku nie był ksiądz. To tyle mogę powiedzieć, że wszystko to, co się tutaj działo, to nie było to, co to się tutaj działo. I tyle, naprawdę. Ja sobie tutaj zanotowałem takie coś. Co symbolizowały narzędzia zbrodni, które wykończyły po kolei naszych Meneli. Pierwsze to, z tego co mi się wydaje, to tutaj Kaspiego zabił alkohol. Bachę zabiła książka i jaka to była książka i czemu książka, jak to się stało, że w ogóle ona od tego umarła. I tutaj Michała też, Albrechta zabił Bóg. Coś krótko, jakbyśmy... Nie. Mogę powiedzieć na temat książki. Książka, którą użyliśmy, długo wybieraliśmy, to jest Sztuka Wojny. Więc to jest chyba dosyć wymowne. Postaraliśmy się, żeby to odpowiedni tytuł. I tyle. Natomiast reszta... jest dużo do odkrycia. Jest naprawdę dużo do odkrycia i nie chcę za nikogo nic odkrywać. A nagranie będzie na YouTubie. Można sobie pogłówkować trochę. Ja myślę, że to jest najlepsza zabawa. Ostateczne pytanie ode mnie, później już dam wam dojść do głosu. Czy waszą filozofią idąc, tutaj Pietrek znalazł drogę na dworzec główny? Ja szukałem. Czy Pietrek znalazł? Bo każdy szuka, każdy próbuje tam dotrzeć. I czy Pietrek tutaj zgonując, dworzec, czy nie? To jest dobre pytanie. I ja myślę, że końcówka spektaklu powinna ci podpowiedzieć. O wszystkim, którzy są. Dobra, poprosimy teraz widownię. Czy są jakieś pytania? Prosimy. Cześć, Ola Bogowska, 3DC. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze to jest do Karola, który jest autorem tej sztuki. Karol, kiedy zrodził się w twojej głowie pomysł na taką sztukę i czy jest on tylko twój? Na taki pomysł? To była żakinada, bo od dłuższego czasu z Michałem Lip, wcześniej z Michałem Koruszowicem, ale bardziej w formie żartów, rozmawialiśmy, a co gdyby zrobić spektakl o Menelach, po prostu. Nie było żadnego pomysłu, był raczej pomysł, żeby to była bardziej komedia, musical. Pierwotny zamysł już powstał w zeszłym festiwalu. Właśnie. Później wiele zmian przeżywała ta koncepcja. W zeszłym, no... Wystawiliśmy tutaj, powstało na Żakinadzie. No tak, ale to już. Kiedy razem siedzieliśmy, nic nie robiliśmy, tak, i postanowiliśmy, dobra, słuchaj, będzie tak, będzie mężczyzna i to on będzie głównym tak jakby prowokatorem wszystkiego, nie będą ginąć po kolei i tak dalej, i się będzie kończyć, jak się będzie kończyć. Okej, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie mam. Jak wchodziliśmy tutaj przed rozpoczęciem spektaklu. Bardzo ciekawie zbudowałeś tutaj nastrój. Chciałam zapytać, skąd taki pomysł i dlaczego ten utwór? Jeszcze raz? Jak wchodziła publiczność tutaj, to leciała wtedy muzyka i były włączone kreatowe światła. Tak, skąd pomysł na tę muzykę i dlaczego wybór konkretnie tego utworu? Janka poprosiłem, żeby coś puścił. Nie słyszałem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja mam. Ja mam takie pytanie, jak w spektaklu znalazł się ten, który nam tu mnóstwo ciekawego tekstu podał, Filip Mierzko?
Czy to był przypadek, casting i spotkanie w osobie się jadącym na drogę? Żadki się tak. Tak, tak. Chyba to wyniknęło to naturalnie samo przez się z tego, że z Mirałem i Filipem lubimy sobie raz na jakiś czas spędzać przerwy dyskutując i wynosząc tę dyskusję do absurdalnych czasami poziomów i po prostu automatycznie wcielamy się w pewne postacie. I to była dla mnie decyzja automatyczna, żeby wcielić nas tutaj. Kaspi za to znakomicie... Natomiast Magda to jest po prostu talent, który odkryliśmy i zauważyliśmy już na rajdzie i stwierdziliśmy, tak, że to jest... Już na rajdzie. Że to musi być to... No i tak się akurat zdarzyło, że mamy wszystkie osoby z innych klas, z innych oddziałów. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Chyba nie, nie będziemy czytać. W takim razie jeszcze raz dziękujemy. Brawo.